Dzień dobry, witam wszystkie ryby i zapraszam na horoskop na miłość. Jeśli chodzi o kwiecień, ryby w miłości. Kwiecień dla ryb, ryby. Pierwszy tydzień, drugi, trzeci i czwarty. Ryby. Pokazało mi się jakieś uwikłanie w jakieś kwestie. Prawdopodobnie niesiecie je ze sobą jeszcze sprzed kilku tygodni, tak? Tutaj w pierwszym tygodniu będziecie zajęte rozmyślaniem na ten temat, zastanawianiem się, czy warto było i tak dalej, i tak dalej. To może być też jakiś kontakt taki internetowy. I ja myślę, że to jest zarówno taka informacja, bo tutaj mi się bardziej mechanizm pokazał, zarówno informacja dla osób takich, w takich stałych relacjach, jak i w takich relacjach, które nie są nazwane relacjami, może jesteście po jakimś rozstaniu, także tutaj mi się uwikłanie jakieś pokazało. I ciężko wam też będzie się pozbyć jakichś takich natarczywych, natrętnych myśli. Być może ta energia pokazała się po to, żebyście w taki większy sposób kontrolowały swoje myśli. W drugim tygodniu kwietnia pokazało mi się odwrócenie waszej uwagi na sprawy związane z jakimiś sprawami urzędowymi. Albo też takie podjęcie decyzji o tym, że no, kończycie po prostu z tymi rozkminami, kończycie z tym zastanawianiem się, czy to dobrze, czy źle. I to nie jest wasza energia, to nie jest rybia energia. Królowa mieczy, ona was zmusi do czegoś, tak? Czyli sytuacja was zmusi do tego, żebyście po prostu przekierowali tę swoją uwagę. Zajęły się ryby swoimi sprawami, tak? Na pewno dużo będzie się działo, na pewno macie w realizacji jakieś tam swoje projekty, idzie coś do przodu. I też być może nie będziecie mieć na to energii, siły, żeby wracać do tej tendencji oblepienia się scenariuszami i myślami. Może też to jest taka rada dla was, żeby poprosić o pomoc kogoś, pogadać z taką osobą, która tak chłodno patrzy na sytuację. Może to być taka przyjaciółka, może to być no, ktoś, kto się zawodowo tym zajmuje. Po prostu, jeżeli będziecie odczuwać, że coś naprawdę was męczy, to warto w drugim tygodniu coś z tym zrobić. I słuchajcie, cokolwiek to nie będzie, mam tutaj na myśli tę sprawę, z którą wchodzicie w ten miesiąc, to wszystko od połowy tego miesiąca zacznie się rozwijać na waszą korzyść. Wy zaczniecie widzieć, że dobrze się stało tak, jak się stało. To oblepienie tymi myślami i być może ranienie samego siebie, samej siebie tym, że nie wiem, coś zrobiliście albo czegoś nie zrobiliście, zupełnie zacznie się odklejać od was. Zaczniecie dostawać różnego rodzaju informacje. Przebłyski, intuicji. Ludzie zaczną do was dzwonić, mówić wam różne rzeczy i to będzie miało na celu pokazanie wam, że jesteście w odpowiednim miejscu, że to, co się wydarzyło, to wszystko było po coś dla was, że to był most incydentów do tego, żebyście byli w idealnym dla was miejscu, tam, gdzie chcecie być. Mimo, że na początku prawdopodobnie nie było miło, dlatego weszliście z tą energią ósemki mieczy. No i na końcu mam zwycięstwo. Z podniesioną głową wychodzicie z tego miesiąca i wchodzicie w stronę maja. W maju może się wydarzyć coś pięknego, jeśli chodzi o miłość, dlatego że tutaj już będzie spokój, będzie opanowanie, będzie właśnie duma, na pewno wyższa samoocena, podniesienie się z kolan.
Także taki miesiąc mi się pokazał dla ryb, jakieś przepracowanie trudnej sytuacji, ale zwycięskie przepracowanie tej trudnej sytuacji. Także tyle z mojej strony, kochani. Jeśli macie ochotę na taki horoskop prywatny, to jak najbardziej jest taka możliwość. Zerknijcie na opis pod filmem, a ja się z Wami już tymczasem żegnam i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.